Thank you Hej kochani, to hulaj dusza, słuchacie kolejnego podcastu z serii Niewłaściwa Miłość. Jak robiłam ostatnio takie swoje małe ankiety, to wyszło na to, że jest to chyba Wasza ulubiona seria, jak i nie jedna, która tam przeważała. Ja przyznam szczerze, że też ją lubię, ponieważ zawsze interesują mnie relacje międzyludzkie, a tutaj mam okazję, żeby dokładnie takie relacje przybliżyć. Zanim przejdziemy, to takie małe kapucynkowe wiadomości, ponieważ być może część z Was nie dostała powiadomienia, ale wczoraj, zależnie od kiedy to dodam, no bo podcast będzie dodany w środę. Ten, który nagrywam teraz, planuję dodać w czwartek, więc powiedzmy, że jest czwartek. I wczoraj był dodany jeszcze jeden podcast, o którym być może powiadomienia nie dostaliście, więc jeżeli macie chwilę, to serdecznie zapraszam, bo trwał on ponad godzinę. A jeżeli ktoś ma dużo pracy przed wielkanocnymi sprzątaniami, obowiązkami, no to zachęcam Was również na zajrzenie na kanał Czarna Wdowa, który jest pod moim tzw. patronatem. A teraz bez zbędnego przeciągania, zapraszam do słuchania. Nie zaskoczę Was tym razem, ponieważ przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. Jesteśmy w stanie Missouri i początkowo znajdujemy się w miejscowości o nazwie Clarence. Słyszeliście o tej miejscowości? Nie, ja też nie. Znaczy, jeżeli ktoś słyszał, to czapki z głów. Clarence liczy 813 mieszkańców, T takie są szacunkowe liczby. Natomiast dane z 2019 mówią, że liczył on 719. A że nasza historia zaczyna się w 1960 roku, to zakładam, że Clarence liczyło jeszcze mniej mieszkańców, więc pozdrawiam wszelkie możliwe halyny z pod ósemki, które doskonale wiedziały, co tam się dzieje wśród swoich sąsiadów. Wikipedia podaje, że znane osoby stąd pochodzące to jest Larisa Schuster, o której właśnie wam opowiadam. Nie wiem, czy dla mieszkańców Clarence jest to powód do radości, ale zawsze warto być znanym z tego, że jest się znanym. Ale do rzeczy poznajemy Larisę, a dokładnie to poznajemy rodzinę Foreman, składającą się z ojca, pana Charlesa, jego żony Dianny oraz ich córki Larisy. I przyznam szczerze, że byłam zainteresowana tym, czy Larisa ma jakieś rodzeństwo, braci, siostry, no, no innych opcji nie mam, ale nie znalazłam żadnej wzmianki o tym, więc przyjmijmy na potrzeby tej historii, że Larisa była jedynym dzieckiem pary. Chyba, że ktoś dotarł do jakiejś informacji na ten temat, więc fajnie, jeżeli się podzieli tym w komentarzu. Ja lubię takie małe szczegóły i szczególiki. Mieszkając w Clarence można było dojeżdżać sobie albo samochodzikiem, albo na własnych nóżkach do jakiegoś większego miasta, lub mieć swoją farmę. Jeżeli chodzi o rodzinę Foreman, to była ta druga opcja, mieli swoje własne gospodarstwo rolne. Na pewno część z Was wie, jaki to jest ogrom pracy mając własne gospodarstwo rolne. Mówię tak, jakbym sama wiedziała, ale nie, nie wiem. Bądź co bądź, Larisa od najmłodszych lat była nauczona pracy. Rodzice angażowali ją w zajmowanie się gospodarstwem Zwłaszcza roślinami i to też będzie ważne na przełomie jej życia, taka miłość do roślin, ogólnie do biologii, zainteresowanie tymi roślinkami, co, co można z nich zrobić, kiedy one rosną lepiej, a kiedy gorzej. No, od najmłodszych lat Larisa sobie na to zerkała i stwierdziła, że ją to interesuje. A przecież fajnie jest połączyć zainteresowanie z czymś, co będzie naszą przyszłą pracą, prawda? Dlatego też, już od takiego małego szkraba nasza bohaterka wiedziała, co chce robić. Chce iść w kierunku biologii. Dodatkowo, praca na farmie i mieszkanie w Clarence nauczyło ją jeszcze jednej rzeczy. Mam tutaj na myśli fakt, że jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz. Czyli ciężka praca opłaca, no i warto byłoby się kiedyś w tych swoich planach życiowych jednak wyrwać z Clarence, pojść do jakiegoś większego miasta, mieć większe perspektywy. To nie tak, że Larisa nie lubiła tego miejsca, jednak od zawsze marzyła o tym, aby osiągnąć sukces. No i wiedziała, że, że okej, okay, fajnie jest w tym Clarence, mo można żyć na roli, można się z tego utrzymać, ale ona chce być panią, ona chce mieć wielki sukces. Niewiele jest wiadome na temat jej edukacji takiej wczesnoszkolnej, do jakiej podstawu wychodziła, czy była lubiana, czy nie była lubiana, czy Kasia, Asia i Basia chciały się z nią bawić, czy może jednak nie. Ale patrząc na jej późniejsze dokonania, to zakładam, że była taka uczennica siedząca w pierwszej ławce, która poprawiała nauczycielkę. No ale to tylko, wiecie, moja wyobraźnia troszeczkę mnie poniosła i może wcale tak nie było. Bez względu na to, Larisa była osobą zdeterminowaną, ambitną, nastawioną na osiągnięcie sukcesu, nawet jej za wszelką cenę. Niektórzy stwierdzili, że jest zdystansowana emocjonalnie, ale to nie tak, że niezręczna społecznie. Po prostu miała typowo analityczny umysł, i na każdą przypadłość miała już gotowy plan bez względu na to, co by się nie stało, to jest zawsze plan A, B i C. Nie wiem jak wy, ale ja to podziwiam. Wielkich baśni na temat jej relacji z rodzicami, co też nie znalazłam, więc nie wiem czy bardziej lubiła mamę, czy tatę, jakie były jej pierwsze słowa. Jednak kontakt ze starszymi w późniejszych czasach, z etapach swojego życia będzie chciała utrzymywać, więc chyba przyjmę, że jej relacje z rodziną były normalne, poprawne. Zresztą Larisa jako nastolatka też nie sprawiała za bardzo kłopotów. Dobrze się uczyła, potrafiła prowadzić konwersacje w taki sposób, że atmosfera nagle nie jest tak gęsta, że można ją łyżką nabierać. Więc prawdopodobnie wszystko szło ku dobremu, no może poza, poza jednym małym aspektem, a mianowicie relacje sercowe. Pewnie każdy zna te pytania przy stole jakimś wigilijnym, czy innym, o Wielkanoc się teraz zbliża i he, 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 co tam taka ładna dziewczyna, pewnie chłopcy się oglądają. No to właśnie to było takie pytanie, które Larisy wprowadzało w niezbyt dobry nastrój, w okresie no takim młodocianym. Bo za bardzo relacji sercowych zbudowanych nie miała, ciężko było jej nawiązać bliską relację z kimkolwiek, a co dopiero jakiś związek. Zresztą była nastawiona na to, aby odnieść sukces. Oczywiście gdzieś tam rodzinę też chciała mieć, ale jednak była skupiona na nauce, była skupiona na tym, aby być numerem jeden, i nie zawsze miała po drodze, żeby pójść na jakąś randkę, czy w ogóle odpowiedzieć hej temu chłopakowi, który tam się za nią uganiał, na przykład. O wygląd dbała, ale też twierdziła, że to nie to jest najważniejsze. Jeżeli ma się w kimś zakochać albo ktoś ma się zakochać w niej, to ważne, żeby ten człowiek pokochał ją za charakter, za osobowość, a nie za to, jak wygląda, co też moim zdaniem jest jak najbardziej w porządku. Ale weź to powiedz wujkowi Kazikowi przy stole, co nie. W końcu nasza bohaterka wybiera się na Uniwersytet Missouri i tam postanawia studiować biochemię. Bez problemu się oczywiście dostaje, wyniki w nauce ma świetne, bo jest to coś, co chciała robić od zawsze, i też ta praca na farmie rodzinnej dała jej swego rodzaju doświadczenie, więc kiedy reszta ekipy poznawała tam to, to są roślinki, one tak rosną, no to Larisa to wszystko doskonale wiedziała i tam też mogła kładowców poprawiać. Jako mniej więcej 20-letnia kobieta pracowała w domu opieki, Może nie tyle co pracowała, ale uczęszczała, żeby pomagać, może coś w rodzaju wolontariatu. Ciężko dokładnie stwierdzić, na czym polegało jej jestestwo w tamtym miejscu, ale wszyscy mówili, że ona taka chłodna, zdystansowana, a jednak chciała robić coś dobrego. Nie zajmowała się osobami, które tej opieki potrzebowały, właśnie w tym miejscu poznała pewnego mężczyznę. Dokładnie to poznała o dwa lata starszego Timotego Schustera, który w tamtym momencie był studentem, tak samo jak i ona, tyle, że on uczył się w szkole pielęgniarstwa. Nie wiem, czy to jest w ramach studiów, czy może w ramach jakiegoś kolegiu, czy może jeszcze w ramach studium, no bo u nas to można inaczej określić, ale kształcił się w tym kierunku. I na dobrą sprawę też to jest jakaś taka nauka o człowieku. wiecie, tutaj Larisa uczyła się biologii, nasz Timothy uczył się bycia pielęgniarzem i dogadywali się. Mieli, mieli jakieś tematy do rozmów. Także i z tytułu swoich studiów, ale również z tego powodu, że zarówno Larisa, co, co już wiemy, jak i Timothy mieli okazję żyć na farmie. Timothy pochodził ze stanu Illinois, gdzie również jego rodzina miała gospodarstwo rolne, no i miał z tego tytułu jakieś doświadczenie, a to jest kolejny w końcu temat do rozmów, prawda? Okazało się, że wiele ich łączy, ale jeżeli chodzi o taki charakter ogólny, wygląd osobowości, to też sporo ich dzieli. Timothy był określany jako przeciwieństwo Larisy. I skoro mówiono, że ona była taka chłodna, zdystansowana, nastawiona za, na sukces, na, na to, żeby wszystko, co sobie wymarzy, jej się spełniło, trochę też nadambitna, no to Timothy był ciepłym chłopakiem spokojnym, bardzo cierpliwym, uśmiechniętym. Pragnącym spokojnego życia, założenia rodziny. Oczywiście to nie jest tak, że miał nadzieję, że wszystko mu się uda osiągnąć za ładny uśmiech. Wiecie, za wszystko tutaj zapłaci uśmiechem bąbelka. No to, te, to też nie tak było. Ale jeżeli chodzi o sprawy materialne, o pieniądze, o to, żeby być nie wiadomo kim, to też mu nie zależało. I może właśnie z tego powodu się dopełniali. Larisa nadawała kierunek ich relacji, natomiast Timothy po prostu szedł tym kierunkiem. I na tej zasadzie powstał całkiem dobrze wyglądający i dobrze działający związek. Więc wujek Kazik przy rodzinnym stole mógł odetchnąć z ulgą. W końcu udaje im się pokończyć swoje szkoły, swoje studia, i w 1982 roku para postanawia zrobić duży krok naprzód i bierze ślub. Początkowo mieszkają sobie w stanie Missouri, i udaje im się znaleźć pracę. Wiecie, jak to jest na początku po studiach? No, ta praca nie jest szczytem marzeń, zwłaszcza w przypadku Larisy, bo jeżeli chodzi o Timotego, to, no, to normalna praca. Był z tej pracy zadowolony, tak. Ani jej nie, nie lubił, ani nie uwielbiał. Praca jak praca. Natomiast Larisa miała potrzebę, aby iść wyżej, aby osiągać sukces, aby mieć karierę wielką. Co myślę, że też jest fajne i jak się okaże, udaje się spełnić swoje marzenia, tyle, że no, chyba nie przewidziała w swoich planach zostania bohaterem takiego podcastu. W 1985 roku na świat przychodzi ich pierwsze dziecko, jest to córka imieniem Kristin. I wtedy też zaczyna się pasmo sukcesów dla rodziny, ponieważ powitanie na świecie nowego potomka, wszyscy się cieszą, wszyscy gratulują, a Larisa w końcu spełnia swoje inne marzenie, marzenie zawodowe, ponieważ dostaje awans, ma lepsze zarobki, są w, sobie, są w stanie pozwolić sobie na więcej. Przez następne 4 lata Larisa będzie awansowała, odnosiła sukcesy zawodowe i, i właściwie to naukowe. Zapozna ważne osoby, przejdzie w tak zwane towarzystwo on, O.N. bułkę przez bibułkę, aż w 1989 roku dostanie propozycję nowej pracy, dokładnie to w Kalifornii, więc w końcu może opuścić stan Missouri, za którym chyba za bardzo nie przypadała, i para przenosi się do Fresno. Właściwie to, to nie para, tylko para ich córka. Rok później witają na świecie swojego syna imieniem Tyler. I na pozór wyglądają na szczęśliwą, spełnioną rodzinę, jeżeli chodzi o Larisę, to cały czas spełniona swoje marzenia. Aż końcu zaczyna pracować nad własną marką, ponieważ staje się rozpoznawalna w Kalifornii. Znaczy, to, to nie tak, że jej twarz jest na billboardach, ale jeżeli chodzi o kręgi towarzyskie, w których się obracała, to mniej więcej większość osób wiedziała, kim jest Larisa, w tym całym społeczeństwie naukowym. Natomiast Tim znalazł pracę w centrum medycznym i przeczytałam, że pracował ją on jako administrator. Nie wiem, czy to jest błąd w tłumaczeniu, ja tak patrzę z informatycznego znaczenia, że administrator to. Nie wiem, on był jakimś adminem na blogu, może jakąś siecią informatyczną tam dowodził. Chociaż zakładam, że chyba chodziło o to, że był kimś w rodzaju szefa albo miał jakieś wyższe stanowisko i pod sobą ludzi. Bądź bądź chyba zarówno Tim, jak i Larisa spełniali się zawodowo, ja przepraszam, że tak tutaj o tej karierze nawijam, ale wbrew pozorom jest to ważny aspekt w tej sprawie, więc wybaczcie, jeżeli jeszcze nie wiecie, co ja tam mam na myśli. W końcu nasza bohaterka spełnia swoje największe marzenie, czyli otwiera swoją własną firmę. Inicjały CCRL, jakieś tam laboratorium w Kalifornii, zajmuje się badaniem roślinek, ale zatrudnia pracowników te laboratorium i w ogóle jej własna działalność bardzo dobrze prosperuje. Jednak jest to kosztem czasu poświęconego swojemu mężowi i swojej rodzinie. Sąsiedzi wspominają, że w momencie kiedy wychodzi pra do pracy to jest około godziny 6.30, natomiast wraca do domu nie wcześniej niż o 19.30. Obowiązki domowo-wychowawcze przejmuje Timothy i jest mu to jak najbardziej na rękę. Jest osobą ciepłą, zorganizowaną, cieszy się w momencie, kiedy może chodzić na mecze swojego syna albo zawozić swoją córkę na lekcje muzyki, a i również jest dobrym kucharzem. Więc pomimo tego, że niektórzy znajomi to tak marudzą, patrzą się zbud, spod byka, ale jak co tak ty w domu siedzisz, to jednak najważniejsze, że sam Timothy oraz Larisa czuli się w tym dobrze. W roku 2000 rodzina kupuje duży dom w mieście o nazwie Clovis, całkiem spore to miasto w porównaniu do tego, skąd zaczynaliśmy, ponieważ liczy 95 tysięcy mieszkańców. A wśród znanych osób można przeczytać, że znajduje się tam tak, Larisa oraz para innych osób, więc też jest jakiś awans, można powiedzieć. Na pierwszy rzut oka rodzina wydaje się być bardzo szczęśliwa, zadowolona ze swojego życia. Chodzą do kościoła z uśmiechniętymi mordkami i zasiadają w pierwszych ławkach. Wszyscy im zazdroszczą, tej harmonii, pieniędzy, dużego domu. Jednak prawda wydaje się być trochę inna, ponieważ Larisie uderza tak zwana schodówka. Mniej więcej w 2001 roku zarobiła ona dwa razy tyle co Timothy, a Timothy zarobił około 77 tysięcy dolarów, więc ona uznała, że jest królem świata. I że w sumie ten mąż to taki mało przydatny jest, no pójdzie tam, odbierze dzieciaki, ugotuje obiad, ale co z tego? W pewnym momencie Larisa zaczyna go traktować z góry, co Timothy widzi, ale myśli, że to jest takie hehe droczenie się tylko... Zresztą mają też inne problemy na głowie, a dokładnie to córkę w wieku nastoletnim, ponieważ w 2003 roku Christine sprawiała im dość spore problemy, a przynajmniej Larisa tak twierdziła, ponieważ Timothy starał się nie, żadnych konfliktów nie wywierać, był spokojny, był opanowany, a za to Larisa nie mogła sobie pozwolić na to, aby ktokolwiek się jej sprzeciwiał. Jak to jej córka przestaje chodzić na lekcje muzyki albo wraca późno do domu, lub spotyka się z jakimiś chłopcami, których Larisa niezbyt lubi. Znaczy, nie wiem, kiedy miała okazję poznać tych partnerów córki, ale już stwierdziła, że ich nie lubi, że to jest nieodpowiednie towarzystwo, że przecież ona jest kobietą z wyższych sfer, z wyższej klasy i jej córka też powinna mieć takie, a nie inne towarzystwo. Jak ona w ogóle może tam wracać po 20 do domu. Niby ok, jest to normalny etap chyba w życiu każdego i młodego człowieka i rodzica, że zaczynają się jakieś tam zgrzyty dziać. Ale problemem chyba tutaj jest charakter, chara, charakter Larisy, która uważała. W serio, że jest królem świata, że w momencie, kiedy ona zarabia te sto parę tysięcy rocznie, to może mieć nad wszystkimi kontrolę i może mówić innym, co mają robić. Ja myślę, że każdy zna taką osobę, nawet nie chodzi tutaj o pieniądze, ale o charakter, ktoś, kto wie najlepiej, ktoś, kto ma zawsze rację, nawet kiedy tej racji nie ma, taka, taka baba, taka baba, której by nikt nie chciał na swojej drodze spotkać. Ja zawsze mówię, że mamy do czynienia z typem, obok którego nie chcemy usiąść w autobusie, no to Larisa byłaby kobietą, obok której nie chcielibyśmy stanąć w kolejce do mięsnego. I postanowiła rozwiązać problemy ze swoją córką, a jakżeby inaczej. No i wysłała ją do swoich rodziców do stanu Missouri. Tam na farmę, żeby się zajęła, nie wiem, nauką, pomocą na, w gospodarstwie i niby okej, okay, niby fajnie, no bo znaczy fajnie. Praca, jak każda inna, z pewnością praca na gospodarstwie uczy, hartuje i jest przydatna. Jednak biorąc pod uwagę, że mamy do czynienia z 16-17 latką, która. No, za późno wróciła do domu, e, i nagle matka wysyła ją do innego stanu, bo nie potrafi sobie z nią poradzić, albo nie ma argumentów. No to trochę niefajnie. Zresztą relacje Kristin z jej matką chyba od zawsze były takie napięte jak plamek na żuku. E, pewnie z tego powodu, że obie miały mocne charaktery i obie chciały mieć zawsze rację. A Timothy tam sobie siedział w kącie i się na to patrzył, z nadzieją, że wszystko samo ucichnie. I niby nie jest to nic złego, bo każdy przyjmuje w danej sytuacji taką rolę, jaką na jaką za jaką odpowiada jego charakter. Jednak to też był aspekt, który przyczynił się do tego, że małżeństwo Tima i Larisy było coraz gorsze. Para mało się wywidywała, ponieważ Larisa była ciągle w pracy. Natomiast w momencie, gdy wracała, to miała wrażenie, że jej mąż taki mało nią zainteresowany, ani jakieś tam bliskości, nie było i żadnym sukcesem zawodowym się nie może wśród znajomych pochwalić. Znaczy, to, to było jej myślenie, tak? Tutaj mniej więcej cytuję, co pewnie się działo w jej głowie. Dodatkowo też okazało się, że w 1993 roku Larisa spotykała się z innym mężczyzną. I tutaj nie dotarłam, kto to był, jak się nazywał, e, gdzie się poznali, kiedy się poznali. E, no niestety do takich informacji nie dotarłam, ale postanowiła być, nie wiem, czy na tyle szczera, czy może to było bardziej w takim geście: e, patrz, patrz, jak ci zrobiłam na złość. No nie wiem, ale Larisa powiedziała o tym swojemu mężowi e, Timothy. Nie był zapewne tym faktem zachwycony, pomimo tego, że to było 10 lat temu, no bo ta cała rozmowa i te problemy w ich małżeństwie rozpoczęły się mniej więcej w 2000 roku, więc no dobra, jednak 7 lat temu. Co musi świadczyć o tym, że chyba ich relacja nie była w najlepszym stanie, tak samo 7 lat temu, tak samo i w 2000 roku i tak samo w 2002 roku. Ponieważ w lutym 2002 roku Larisa postanowiła oficjalnie zakończyć ich małżeństwo, Małżeństwo i złożyła odpowiednie papiery. Wiecie, znacie to powiedzenie: Nowy rok, nowa Jan, córka wysłana do rodziców, kończymy małżeństwo. Chyba sobie nasza bohaterka wzięła za bardzo te słowa do siebie. Oczywiście żartuję, bo jeżeli ktoś nie czuje się dobrze w danej relacji, nie widzi żadnych perspektyw na jej poprawę, no to chyba jest to odpowiednie wyjście. Jednak problem polegał na tym, że Larisa chciała zakończyć ich związek na swoich zasadach. A jej zasady polegały, na tym, że Timothy wychodzi, tak jak stoi z domu, więcej nie wraca, nie ma prawa do tego domu, który też no, należał do niego, no bo przecież, pomimo tego, że okej, okay, zarabiał dwukrotnie mniej, ale też jakieś pieniądze w kupno tego domu włożył, a Larisa chciała go, no żeby zapomniał o tym domu, że on kiedykolwiek tam mieszkał. No i jeszcze opieka nad dziećmi, to też po co ma się szwendać między nogami, najlepiej niech się nie wtrąca. Jak chyba się domyślacie, zasady nie są zbyt optymistyczne dla Timotiego. Jednak Larisa nie spodziewała się tego, że zacznie mieć on swoje zdanie i może powiedzieć, że coś mu się nie podoba. Tak jak zrobił w tym przypadku, ponieważ postanowił również zabiegać o jakieś swoje prawa, o dom, na który też przecież wydał pieniądze, oraz nad opiekę nad dziećmi, był, których był przecież ojcem. I wiecie co? To bardzo, ale to bardzo nie spodobało się Larisie. Ich relacja była na tyle skomplikowana, że w momencie, gdy kobieta złożyła papiery, to wciąż mieszkali razem, ponieważ Timothy e, postanowił pokazać swój charakter, albo w końcu miał dość i został w domu. Powiedział, że on z niego nie wyjdzie. No dobra, potem jednak zmienił zdanie i powiedział, że wynajmie sobie jakieś mieszkanie, ale zabiera ze sobą część mebli. Co Larisie też się za bardzo nie spodobało, bo jak to on tak wydał swoje pieniądze na meble, które stoją w jej domu i chce te meble zabrać ze sobą, więc zaczęła się jedna wielka sprzeczka o jakąś nogę od stołu. Kto ją ma zabrać, a dlaczego akurat Timothy, a dlaczego Larisa? W końcu pod osłoną nocy Timothy wynajął mieszkanie albo kawalerkę, właściwie nie wiem ile tam pokoi wynajął i zabrał sobie ten nogę od stołu. Znaczy, to nie była noga od stołu, tylko jakiś tam mebel konkretny, ale zabrał go ze sobą. Na co Larisa postanowiła, że tak być nie może, jak on mógł zabrać meble? Właściwie, jakąś małą część tych mebli. No i poprosiła swojego przyjaciela, taką wiecie, BFFF, współpracownika Jamesa Fagona, o którym tutaj jeszcze usłyszymy. Więc zapamiętajcie, że jest w tej historii James. Ona poprosiła Jamesa o to, aby ją podwiózł pod dom Timothy'ego, po czym sama weszła do jego mieszkania pod jego nieobecność. To, na to chyba jest paragraf. I zabrała symboliczną nogę od stołu, czyli ten mebel, o który jej chodziło. Następnie James podwiózł ją z powrotem do domu i mężczyzna nie miał pojęcia, że ona weszła w ogóle do, do domu Timotiego pod nieobecność Timothy'ego i że to tak niezbyt dobrze wygląda. No, Larisa Potrafiła powiedzieć ludziom to, co chcieli usłyszeć. Wyjaśniła Jamesowi, że umówiła się wraz ze swoim niedługo już byłym mężem, po to, żeby ona odebrała ten mebel. Dlatego James ją podwiózł, a ona wzięła ten mebel. W momencie, gdy Tim się o wszystkim dowiedział, to oczywiście zgłosił sprawę do odpowiednich funkcjonariuszy, ale nikogo za bardzo to nie interesowało, takie tam no, kwestie małżeńskie. Sprawa jednak wcale nie była zwykłym droczeniem się czy jakimiś dziwnymi żartami. Wiecie, dziwne żarty to mogę mieć ja, ale w momencie, gdy dorosła kobieta dzwoni do swojego jeszcze męża, wysyłając mu dziwne teksty i nazywając go oj, różnymi, 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 można sobie te nagrania znaleźć, a potem wchodzi do niego do mieszkania i zabiera przysłowiową nogę od stołu, no to chyba coś tu jest nie tak. Ale wiadomo, z drugiej strony dorosły facet no, chyba wiedział na co się pisze, potrafi sam podejmować decyzje i, i ogólnie rządzić swoim życiem. Dlatego nikogo za bardzo nie interesowało to, że jego żona ciągle do niego wyzwania, zostawia mu niezbyt miłe wiadomości, a swojej monikiórzyczce opowiada o tym, że każdego dnia modli się, aby Timothy zniknął. I chyba największym problemem Larisy to nie był fakt, że będą musieli podzielić się opieką nad dziećmi albo o tym, że będzie widywać swojego męża. Największym problemem było to, że Timothy miał realne szanse, aby mieć prawa do tego domu, albo przynajmniej do części pieniędzy, które w niego zainwestował. I o ile córkę można było wysłać na tzw. Karnego jeża do Mizuri do rodziców, to w przypadku dorosłego mężczyzny był pewien problem, no chyba też go raczej nie odeślę do dziadków. Dlatego też kobieta zorganizowała plan. A że była mistrzem planowania i organizowania wszystkiego, co jest możliwe, to zaplanowała to od A do Z. Zapytacie, jaki plan? Ano sprytny. Zaangażowała w go swojego współpracownika, Jamesa Fagona, o którym już Wam wcześniej wspominałam. W 2003 roku James miał 21 lat, pracował dla Larisy w jej laboratorium, ale również w wolnym czasie był opiekunką do jego syna, czyli zajmował się Tylerem. Nie wiem, może w soboty bywał czasami dodatkiem do torebki. Larisa kazała zrobić mu zakupy, w których skład wchodziły np. opaski zaciskowe oraz para lalalizator. Na pytanie: a po co, a na co? Larisa odpowiedziała, że Timothy ma w swoim domu jeszcze parę mebli, które nie należą do niego i chciałaby je odzyskać. Więc w tamtym momencie James nie zadawał więcej pytań. I tak właśnie 9 lipca, w czwartek 20. 2003 roku, Larisa zadzwoniła do swojego męża mniej więcej wieczorem, ściemniając, że ich syn jest chory i lepiej będzie, jak to Tim się nim zajmie, ze względu na swoje wykształcenie. No na pewno wiedzę ma większą, a zresztą e, przecież są wspólnie rodzicami, więc trzeba się razem z synem zająć. W samym momencie Tim otwiera jej drzwi. Ponieważ Larisa znajdowała się już pod jego drzwiami, udając, że jest ze swoim synem, a tak naprawdę była z Jamesem. W momencie, gdy Tim otwiera drzwi, zostaje obezwładniony. Później James i Larisa wsadzają go do samochodu i zawożą go do domu Larisy. O ile James będzie potem nawijał makaron na uszy, że faktycznie myślał, że chodziło o odebranie mebli, to wioząc gościa, który śpi, no bo wtedy też stracił kontakt z bazą, no w takiej sytuacji już nie mógł powiedzieć, że chodziło o jakieś meble. Gdy dojechali do domu, to na Timotego czekała duża niebieska beczka napełniona pewnym kwasem. Moi drodzy, Tutaj wychodzi na to, że profesja, jaką zajmowała się Larisa, na coś jej się przydała. Doskonale wiedziała, co może zrobić, aby nie pozostawić po sobie żadnych śladów. Właśnie w ten sposób wyglądały ostatnie chwile Timotiego Schustera. Dlaczego? Bo chciał mieć swoje pieniądze, które przeznaczył na dom? Bo ego Larisy nie pozwoliło na kompromis z kimkolwiek? A może było w jej życiu po prostu nudno i chciała coś zmienić, na przykład status życia swojego męża? No cóż, moi drodzy. 10 lipca Timothy był umówiony na spotkanie ze swoją koleżanką, i oczywiście, jak się możemy spodziewać, na to spotkanie nie przyszedł. To było dosyć zaskakujące, ponieważ zawsze był na czas, gdy się z kimś umawiał, a jeżeli coś mu wypadło, no to informował o tym. Dodatkowo tego dnia mężczyzna miał mieć rozmowę kwalifikacyjną, ponieważ niedawno stracił pracę w centrum, w którym ostatnio pracował, no i miał pracę też dość dobrze presperującej klinice, bardzo mu zależało na tej pracy, a jednak na rozmowie się nie pojawił. Tego dnia również Tim miał umówione spotkanie ze swoim synem. Zasada była taka, że on zabierał Tylera co drugi weekend i spędzali wspólnie czas. Tego dnia również miał to zrobić. I Larisa tak bardzo nie chciała patrzeć na swojego męża, że punktem spotkań była manikiurzystka. Dokładnie tak. Larisa umawiała się do manikiurzystki, robiła sobie tam paznokcie. Jej syn siedział w poczekalni, a później, jak ona wychodziła, no to do tego salonu wchodził Timothy i zabierał swojego syna. Dziwne, ale chyba w tych podcastach słyszałam dziwniejsze rzeczy. Co ciekawe, tego dnia pani Lopez, czyli manikurzystka Larisy, wspomina, że była ona bardzo radosna, bardzo optymistycznie nastawiona, była wręcz dumna z siebie i powiedziała cytując, mam przeczucie, że wszystko pójdzie po mojej myśli. Tak kochani, 10 lipca, piątek, dzień wcześniej widziała się ze swoim mężem i doskonale wie, dlaczego wszystko pójdzie po jej myśli. Jednak Larisa popełniła parę błędów. Po pierwsze, pojawiła się w pracy około godziny 11. To było do niej kompletnie niepodobne. Ja już mówiłam wcześniej, że ona o 6.30 wychodziła z domu po to, aby mniej więcej około 7.30 otworzyć biuro i każdy wiedział, że ona tam jest jako pierwsza, że w końcu to jest jej firma, to była tam jako pierwsza, że jest najlepszym pracownikiem i nigdy nie przyszła później do tego biura. A tym razem pojawiła się koło 11 i na pytanie od swojej przyjaciółki, co tak późno, odpowiedziała, że dzień wcześniej ćwiczyła na siłce i była zmęczona. Co było do niej kompletnie niepodobne. No cóż, przyjaciele Tima chcieli zgłosić jego zaginięcie, jednak funkcjonariusze powiedzieli, że jest to dorosły facet, potrafi sobie poradzić, a jakiekolwiek zgłoszenie mogą przyjąć dopiero po, po tym, jak miną, miną 24 godziny. I faktycznie 24 godziny minęły, zgłoszenie zostało przyjęte. 11 lipca rozpoczęły się no, coś, co można nazwać poszukiwaniami. Postanowili, Pospacerować do niego, do domu. Okazało się, że faktycznie w domu nie ma Tima, i tutaj ojej, jak to możliwe? Zdziwiony Pikachu, dlaczego Tima nie ma w domu, ale weszli, weszli do tego domu pod jego nieobecność. Chyba wszyscy w tej historii wchodzą do domu Tima pod jego nieobecność. Zauważyli parę ciekawych rzeczy, a mianowicie na jego telefonie znajdowała się poczta głosowa, taka jeszcze nieodsłuchana, więc funkcjonariusze odsłuchali te wiadomości i były te wiadomości od Larisy. Oczywiście do najmilszych one nie należały, ponieważ to były jakieś wiadomości sprzed paru dni, a Larisa miała taki zwyczaj, że bardzo często zostawiała te wiadomości, więc mogli sobie posłuchać tych różnych epitetów. Ale dodatkowo znaleziony został również telefon Tima taki podręczny. I tam również ostatnim jego kontaktem była właśnie Larisa w nocy. Kobieta do niego zadzwoniła. O czym zresztą doskonale wiemy. No, ale cóż, w takim wypadku wypada skontaktować się z Larisą. I faktycznie kolejną rzeczą, jaką zrobili funkcjonariusze, to poprosili Larisę o złożenie zeznań, na co ona odpowiedziała, że oczywiście nie wie, gdzie jest Timothy, tam za bardzo go nie widziała, nie zna. Znaczy, no pewnie zna, ale nie ma z nim nic wspólnego. Została też spytana o te wiadomości na sekretarce, ale no powiedziała, że przecież, Rozstają, więc to jest normalne, że go nie lubi. A następnie została spytana o tę rozmowę w dniu jego zaginięcia i wtedy powiedziała coś, co ją trochę pogrążyło i sprawiło, że jej cały plan poszedł się kochać, ponieważ powiedziała, że przez przypadek wybrała jego numer, ponieważ jego numer znajduje się na liście pierwszych kontaktów. No wiecie, że ma się takie ulubione kontakty i jednym kliknięciem sobie wchodzimy w te kontakty. No to rzekomo tam był właśnie Timothy. Na pytanie czy ma przy sobie telefon, odpowiedziała, że go nie ma, ale ten telefon był w samochodzie, więc panowie prowadzący rozmowę z Larisą poprosili, aby sięgnęła pod ten telefon i pokazała listę swoich kontaktów tego szybkiego wybierania. Okazało się, że rzecz jasna, Timot, jego tam nie ma. I tak właśnie Larisa awansowała na status podejrzanego. No ale to nie wystarczy, aby kogokolwiek, jakiekolwiek zarzuty postawić. W międzyczasie cały czas zbierane były dowody. Okazało się, że w telefonie Larisy, co prawda w kontaktach szybkiego wybierania, nie ma Timothego, za, za to jest pan o imieniu James, więc warto się z Jamesem skontaktować. W momencie, kiedy osoby prowadzące sprawę to zrobiły, to Larisa postanowiła pojechać sobie na wakacje. Wiecie, jej mąż zaginął, a ona zabiera swojego syna do Disneylandu a potem odwiedza swoich rodziców oraz córkę w Missouri. Czy jest to mało podejrzane zachowanie? No, nie powiedziałabym. W momencie, gdy nasza bohaterka bawi się wspaniale na karuzeli, to James jest przesłuchiwany. Jest przesłuchiwany po raz pierwszy, po raz drugi i w końcu po raz trzeci, gdy przyznaje się do wszystkiego i wyjawia całą prawdę. Ale w dalszym ciągu nie jest to taki stuprocentowy dowód, bo przecież można sobie powiedzieć, co tylko się chce. Stąd też udało się załatwić nakaz przeszukania domu biura oraz magazynu Larisy. Ona miała też swój magazyn, no bo skoro prowadziła swoją firmę, to tam znajdowały się jakieś szpargały. W międzyczasie nasza bohaterka już hulała pewnie drugą rundę z myszką Miki w filiżankach. No właśnie, w momencie, gdy w jej magazynie odkryta została niebieska beczka w której w rzeczy samej znajdował się 100% dowód, aby móc zatrzymać Larisę w momencie kiedy będzie wracać do domu z Disneylandu i tak właśnie została ona zatrzymana na lotnisku. Już tam na nią funkcjonariusze z walizkami czekali. I właśnie w ten sposób rozpoczął się proces, który trwał dość długo. Zanim do niego przejdziemy, to skupmy się na momencik nad Jamesem, który również brał w tym udział. Który, co prawda, powiedział, że początkowo nie wiedział o co chodzi, myślał, że jadą tylko po meble. Poza tym miał on 21 lat, Larisa była jego szefową. On u niej pracował zarówno jako opiekunka do Taylora, oraz tak samo jak w jej biurze, więc można powiedzieć, że jedynie wykonywał zadania. I pomimo tego, że część słowników wnosiła o to, aby James dostał trochę krótszy wyrok, to jednak ostateczną decyzją było dożywocie bez możliwości wcześniejszego zwolnienia. Do dnia dzisiejszego niektórzy twierdzą, że nie jest to do końca sprawiedliwe, można było te kwestie rozwiązać inaczej, a jednak no, chyba już za bardzo nie ma co zmieniać. A w każdym razie ja nie znalazłam żadnych informacji na temat chęci skrócenia, albo jakichś apelacji, odwołań, nowych faktów, które wyszły na światło dzienne. Ale pozostaje nam Larisa, prawda? Ponieważ jej proces rozpoczął się dużo, dużo później, a dokładnie ostateczny wyrok zapadł 16 maja 2008 roku. W międzyczasie Larisa próbowała, właściwie to jej obrońcy próbowali zwalić całą winę na Jamesa, no bo w końcu to on wykonywał zadania, a skoro wykonywał zadania, no to tak jakby to, to on to wszystko zrobił. Jednak takie tłumaczenie nie przyniosło oczekiwanych rezultatów i właśnie 16 maja 2008 roku ogłoszona została, ogłoszony został werdykt i był to werdykt dożywocia. Bez możliwości wcześniejszego zwolnienia. W tamtym momencie też wypowiedziała się córka Larisy, czyli Kristin, która stwierdziła, że ma nadzieję, że jej matka nie może spać po nocach i że może kiedyś nauczy się jej wybaczyć, wybaczać, chociaż w to wątpi. I ja ogólnie nie chcę mieć z Larisą nic wspólnego. Ja też znalazłam wpisy na stronach internetowych, które pisała Kristin, właśnie tłumacząc, czy, znaczy tłumacząc, prosząc o radę i pytając się, czy są osoby w podobnej sytuacji do niej. Rozpoczęła się mała dyskusja, która nie trwała długo, ponieważ jeden z użytkowników napisał jej, aby nie pisała o swojej sytuacji i o sobie w internecie, ponieważ w tamtym momencie, czyli mniej więcej w roku 2007-2008 było dość głośno o tej sprawie, no i wszystko może zostać kiedyś wyciągnięte. No i w tym momencie już wątek został przerwany. Jeżeli też chodzi o Kristin, to nie utrzymuje ona zbyt dobrego kontaktu ze swoim bratem e, Tylerem, który jest wychowywany przez rodziców e, Larisy, więc pomimo tego, że no, Larisa oczywiście od, odsiaduje, to jej syn i tak był wychowywany przez jej rodziców, a na ten moment pewnie jest już dorosły, no na pewno jest dorosły. E, z tego, co wiem, to Kristin wyszła za mąż, ma syna, no i powiedziała tylko synowi, że Niestety nie ma dziadków. Moi kochani, to by było na tyle, jeżeli chodzi o informacje, które udało mi się znaleźć na temat tej sprawy. Myślę, że mogą pojawiać, może pojawić się w głowie dużo refleksji z takim przekonaniem o byciu ponad innymi, chyba nie mieliśmy dawno do czynienia. Ewidentnie mamy tutaj winę, jednak pojawia się pytanie, czy można było w jakikolwiek sposób zapobiec temu, czy można było rozwiązać sprawę w normalny sposób. Kiedyś czytając komentarze, które piszecie właśnie pod tą serią, zauważyłam, że dość często pojawia się Zdziwienie z waszej strony, że przecież wystarczy pójść każdy w swoją stronę i zakończyć te relacje, ułożyć sobie życie na nowo, a jednak ludzie postanawiają robić inaczej. I przyznam szczerze, że dla mnie to też jest bardzo zaskakujące, bo przecież każda z tych par była w sobie zakochana, każda ma swoją własną historię, każda miała moment, gdzie była najszczęśliwsza na świecie. A jednak widzimy, jak łatwo może się wszystko zmienić i wymknąć spod kontroli, o ile można w ogóle w taki sposób to ująć. Tak więc, moi drodzy, jestem bardzo ciekawa Waszych refleksji, Waszych przemyśleń oraz kwestii Jamesa. Czy faktycznie zasłużył on na dożywocie? Czy może jednak są jakieś okoliczności łagodzące i powinien oczywiście. Ponieść konsekwencje, ale jednak nie aż takie. Dlatego dajcie znać, co o tym myślicie, ogólnie o całej sprawie oraz o kwestii Jamesa, a dla osób, które dotarły do tego momentu, czyli do końca, to zachęcam Was do dołączenia do naszej małej zabawy, czyli właśnie takie osoby piszą w komentarzu, no nie może być inaczej, noga od stołu. Standardowo zapraszam Was na grupę na Facebooku, link znajduje się w opisie, a jeżeli Was fantazja poniesie, to zapraszam również na Instagrama. Do usłyszenia i wesołych świąt!